Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Patrol i na start odcinka legenda. W trakcie świąt Bożego Narodzenia karze dzieci, które źle się zachowywały przez cały rok w przeciwieństwie do świętego Mikołaja, który nagradza dzieci za dobre zachowanie, Popularny m.in. w Niemczech, Austrii, w północnych Włoszech, w Chorwacji i Słowenii. Krampus obchodzi swoje święto 5 grudnia, tak zwane krampusznacht, noc krampusa, dzień przed Mikołajkami. I teraz tak, mamy skina. Który jest naprawdę na pierwszy rzut oka świetny, ale jest strasznie creepy, strasznie creepy. I powiem wam szczerze, masakrycznego skina dodali. Taki, masakry ładny jest, ale naprawdę straszny, ma takie kopyta jak yy, mitologiczny szatan. Ponieważ mitologiczny szatan właśnie ma takie kopyta od kozy, czy od kozła, od kozła. Yy, taki łeb właśnie rogi. Kurczę, no ciężki. Jeszcze w stroju świętego Mikołaja, jakieś niebieskie łańcuchy. I teraz tak, plecak to jest, jak on się nazywa, worek na hejterów, na bachory, na bachory, sorry. Worek na ludzi piszących na czacie brzydkie słowa. To jest właśnie ten plecak, bardzo mi się podoba. Um, może nie pod względem wyglądu, ale pod względem symboliki. Mamy łapacz bachorów, łapacz hejterów, dobra. I mamy małego pomocnika Krampusa. Dziwna lotnia, bo może być głośna i tak dalej, ale jest ładnie wykonana, ładnie, podoba mi się. Nie wiem, co to jest, jakiś... Ko kozło, Renifer, Kozło... Kozło, coś tam. <gry> I do tego mamy Infiltratora, czyli skin dosyć rzadki, który w sklepie pojawia się od czasu do czasu... I bardzo najrzadszym chyba skinem, którego można kupić w sklepie, jest babeczka od niego. Więc czekamy na babeczkę. Wątpię, że będzie, ale czekamy na babeczkę i lecimy go sprawdzić. Tego skina lecimy sprawdzić, jak on wygląda w grze, ponieważ powiem Wam szczerze, że jest świetnie, świetnie wykonany. Mam nadzieję, że rogi nie będą przesadzone, nie będą przeszkadzać, bo chciałbym tym skinem trochę pograć. Powiem tak naprawdę, że. Ej, co ja tu mam? A, bluza. Dobra, nieważne. Przeszkadza mi troszkę. O kurcze. Bardzo ładny skin. Naprawdę bardzo ładny skin, na pierwszy rzut oka. Zaraz wszystko ocenimy tutaj. I lecimy sobie od razu. Ej nie, no te, te kopyta mnie przerażają. Boże, ja oglądałem ostatnio taki horror, gdzie właśnie pojawiała się postać diabła i to nie jest świąteczne, to nie jest świąteczne. To jest przeciwieństwo się, powinni dzisiaj dodać mi Mikołaja gwiazdkę, coś takiego, nie wiem, ale... A, i wróciła właśnie koła gwiazdka. Kurczę lotnia... Lotnia jest ładna Ale te, jednak te taki Te pyta są jednak troszeczkę za głośne. Dobra, bierzemy prezenty z koinki. Będziemy karać dzieci, co? Będziemy karać dzieci, a jeszcze weźmy sobie trochę choinki. No tak, do krampu mi się rozwalać choinki. Jejku, ale fajny skin, te rogi są ładnie wykonane. Szkoda, że on nie ma właśnie skrzydeł jakichś, ale worek na bachory jest fajny. Łapacz, łapacz bachorów. Troszeczkę za głośny dźwięk. Ale nie jest, nie, nie przeszkadza, trochę za gruby jest ten kilow. ale jest ładny. Powiem wam szczerze, że ten kilow jest ładny. Powiem wam szczerze cały zestaw mi się podoba. Jak rogi? No nie są przesadzone. Troszeczkę, troszeczkę wystają poza obrys twarzy, właściwie głowy, ale nie są przesadzone, naprawdę nie są przesadzone. Te, te rogi są bardzo ładne, bardzo ładne. Bardzo mi się podobają. Te kopyta mnie trochę przerażają, tak jak mówiłem. Oj krampus, krampus. I co jeszcze mamy? To jest typowy skin do karania bambików. Jeżeli gracie sobie Fortnite'a i jakiś bambik w wieku 4 lat wyjdzie wam naprzeciwko i zobaczy tego skina, to na pewno powie: Ja już nie chcę w to grać i wyjdzie z gry. Masaker. Bardzo ładny skin, powiem wam szczerze, że skin sam w sobie dla mnie 10 na 10, naprawdę. Ma świetny klimat, bardzo ładny strój Mikołaja, e, bardzo fajnie wygląda, te rogi są świetne, kopyta są świetne, aczkolwiek które creepy, e, plecak do niego nie jest ładny, aczkolwiek fajnie symbolicznie tutaj pasuje, ponieważ jest to łapacz na Bahory i aż muszę sprawdzić z innymi bugbingami, muszę to sprawdzić. E, tutaj nie, czekajcie, ja znajdę jakiegoś, jakiś bugbing, który fajnie do niego będzie się komponował. O ten net spoko. To jest, będziecie pytać. To jest zasetny level karnetu od skina. Jeżeli wbijecie ileś tam raz, jeżeli przeżyjecie ileś tam osób, to macie różne kolory tego bagwinga. O, flagi ładnie pasują. To ładnie pasuje. Czerwona tarcza. No to czarna tarcza też pasuje. Powiem wam, że męski skin, który jest chudy. I zachowany w takich stylach, właśnie damskich, bo ta sukienka taka świąteczna jest taka trochę damska, aczkolwiek nie jest zła, nie jest to homo. Więc o, te skrzydła. Te skrzydła pasują, zobaczcie. Ależ to siło z tymi skrzydłami. Te skrzydła powinny być od tego skina. Zobaczcie, idealnie te skrzydła pasują mu do, do kopyt i do rogów. No, sztos. Sztos. Dobra, pelerynka. Powiem Wam że to jest jeden z który którymi, jeden skin z nielicznych, mi się tak mega jaram, naprawdę. Bardzo mi się podoba. A i przepraszam za spóźnienie, ponieważ nawet nie wiedziałem, że pakowanie prezentów może tak wymyczyć człowieka i po prostu się pożyłem na chwilę i padłem. Yy, plecak od kruka pasuje. Katana pasuje. To za bardzo już przesadzone. Tu nie będzie nic fajnego. Tu nie będzie nic fajnego. Tu nie, nie, nie. Te skrzydła, ok, tylko kolor trochę za ciemny. Jezus. Chyba będę chory na święta. Mam nadzieję, że na Sylwestra nie będę chory. Przepraszam Was. Nie chcę tego montować, bo już się i tak. Sp... Ej. I tak już się spóźniłem z odcinkiem tyle czasu. Ten, ten bugming pasuje. I chyba ten drugi świąteczny będzie pasował. Tak mi się wydaje. Ten, co był za zadania ostatnio. O, to nad pasuje. To nawet fajnie wygląda. Tutaj nie. Kurczę, w starym, w starym stylu trochę te buglingi patrzę, ale no tak się jaram tym skinem, że muszę. O, ten, ten pasuje i to wszystko, tak? To wszystko, no. To wszystko. Powiem wam szczerze, skin 10 na 10. Bardzo mi się podoba. Jest strasznie, strasznie creepy. Strasznie creepy. Lotnia, no może nie jest jakaś mega, mega kozacka. Lotnia nie jest mega kozacka. Zbierak jest ładny. Troszeczkę głośny, więc to musicie sobie sami już ocenić, czy brać, czy nie. Troszeczkę głośny jest zbierak i. i troszeczkę gruby. Ale jest fajny. Ten zbierak jest fajny i bardzo mi przypomina ten zbierak z Halloween. Który to jest ten? Bardzo mi przypomina ten zbierak. Ten jest fioletowy, a ten jest niebieski, ok. No, bardzo mi przypomina takim wyglądem. No, ok. Sprawdziliśmy skina, więc ja mam życzę wesołych świąt. Zaraz idę odpalić jeszcze live'a świątecznego z rana. Takiego krótkiego Albo długiego Pamiętajcie, żeby kupować skiny Jeżeli doceniacie moją pracę yy, O jest mam cały sklep Jeżeli doceniacie moją pracę Że robię dla was sprawdzenie, kupisz już naprawdę od 96 roku Oj, budzik mnie obudził nas streama To jeżeli to doceniacie, to pamiętajcie, żeby kupować skiny z YouTube Z tym kodem oczywiście tutaj Dobrze to pokazane? Dobrze Dziękuję wam bardzo za każdego wspierającego. Po świętach od razu jak się wszystko ogarnie, robimy giveaway, e, albo ciąg giveaway. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia. Ja się z wami żegnam i wesołych świąt. Cześć!